Megi, ty pracujesz z rodzinami, które przygotowują się do adopcji. No Megi jest w ogóle takim guru dla osób, które chcą adoptować dzieci. Bardzo dziękuję. Podręczniki, które są biblią dla osób, które chcą adoptować. No tak, przyznaję, że ciągle nie ma następnego podręcznika po tym odczarować adopcję. Ale właśnie chciałabym się ciebie dopytać, na ile ten proces jest rzeczywiście tak trudny i skomplikowany. Mówisz o samej procedurze, o procedurze, tak? Czy jest jakieś uzasadnienie tego, że on właśnie tak wygląda? Wiecie, ktoś obcy musi zadecydować o całym życiu dziecka, że odda je komuś. Więc wyobraźmy sobie, co ten ktoś musi wiedzieć. Ci ludzie muszą naprawdę dobrze poznać kandydatów na rodziców. Jasne. I teraz jeszcze sobie trzeba wyobrazić, to nie jest dziecko, które jest super, ekstra, hiper, zdrowe, bez problemów. Każde, to jest bardzo ważne. Absolutnie każde dziecko, które przychodzi w drodze adopcyjnej, ma wczytaną, wdrukowaną traumę odrzucenia. Nie ma wyjścia. Po prostu wyszło z brzucha i nie jest powiązane z matką biologiczną i to generuje traumę. Tak. Więc rodzice adopcyjni stają się pierwszymi terapeutami tego dziecka. Więc bardzo ważne, żeby ta procedura dokładnie sprawdziła, na ile oni są w stanie podołać temu lub jakiego wsparcia potrzebują, lub jacy oni w ogóle są. I jak się popatrzy tak na tą procedurę adopcyjną, to ona naprawdę jest bardzo uzasadniona i wcale nie jest trudna. Jest przyjemnym procesem poznawania siebie i powoli wchodzenia w rolę rodzica, takiego przygotowania się. Do biologicznego rodzicielstwa nikt mnie nie przygotował. Mimo tego, że ja już byłam mamą i że Dorka była z nami podczas kiedy my ten kurs całej procedury adopcyjnej wykonywaliśmy, to ja bardzo się cieszę, że my to zrobiliśmy. Strasznie dużo się nauczyłam i było to dla mnie przyjemne, chociaż musieliśmy jechać 200 kilometrów, nie? Na ten kurs i co weekend, tak? I z jednym dzieckiem drugie gdzieś tam po drodze oddawać. To ja cieszę się, że my ten kurs odbyliśmy, że ja na tym byłam i tyle się nauczyłam. A Monika, jak już zobaczyłaś pierwszy raz Dorkę, to jest taka miłość, że patrzysz i czujesz, że to jest twoje dziecko? Czy to jest jakaś miłość, której się uczyłaś? Ja tak miałam. Wiem, że inni rodzice adopcyjni tak nie mają, że muszą się tej miłości nauczyć, że to jest proces. Z tym, że ja, wiedząc już, że Dorka się urodzi, będzie moją córeczką, ja już ją kochałam, nie widząc jej jeszcze, więc jak już ją zobaczyłam, jaką miała tydzień, no to wiecie, to jest basek, to jest tak jakby dopiero się urodziła, nie? No to tak jakbym już swoje dziecko, nie? Trzymała na rękach. Megi, ale u ciebie było, nie było tak. Wiesz co, no różnie, tak? Te dwa doświadczenia i przy jednym tak było, że rzeczywiście od razu wybuchła miłość do dziecka, ale też to się wiązało z tym, że my tak naprawdę 2 lata spędziłyśmy w szpitalu. Wiecie, też właśnie malutka była, 2,5 miesiąca, w ogóle malutka była fizycznie też, bo ona miała 2,5 miesiąca i 2,5 kilograma, no to wiecie, to taki okruszek, wcześniaczek. Poprzez ten rytuał pielęgnacji bardzo tą więź zbudowałyśmy i to było od pierwszego wejrzenia. Pisali w papierach, ładna, kształtna dziewczynka, zapamiętałam to, opinia psychologa. Ładna, kształtna dziewczynka. Patrzę, wie, ładna, piękna, ale kształtna. Tak, tak, no ale faktycznie ona do tej pory jest jako fotomodelka super, bo ma rzeczywiście przepiękny owal twarzy, no idealny, tak? Natomiast z drugą córką, no nie było tak, no nie było tak. I powiem wam, że no kilka lat terapii, tak? Żeby odnaleźć w sobie miłość do dziecka.